Dziś trochę o odpowiedzialności. Większość życia jesteśmy ofiarami. Wierzymy, że rzeczy przy, przydarzają się nam kompletnie przypadkowo a, i nie mają z niczym konkretnym wspólnego. Po prostu wybieramy wierzyć, że życie jest takie, jakie jest i nie ma w tym większego sensu. Po prostu. No nic bardziej mylnego. Kiedy tkwimy w energii ofiary, rzeczy rzeczywiście przydarzają się nam kompletnie przypadkowo. No tak przynajmniej umysł twierdzi, ale to wszystko, co się nam dzieje, ma ogromny sens. Zostaliśmy wychowani na ofiary przez ofiary w naszym życiu, dlatego że nasi rodzice nie wiedzieli lepiej i sami byli wychowywani przez inne ofiary. Także ta świadomość po prostu była przekazywana z pokolenia na pokolenie. My teraz mamy tą szansę, żeby, żeby wyjść z tej pozycji ofiary i przejąć kontrolę w swoim życiu. Pierwszym, słuchajcie, ważnym elementem, w którym w który, który jest ważny, żebyśmy wyszli z tej pozycji ofiary w życiu, to jest wzięcie odpowiedzialności, właśnie o której chciałem dzisiaj. Bardzo mocno poopowiadać. Odpowiedzialność jest cholernie tutaj ważna za siebie, za swoje życie, za swoje emocje, za wszystko, co się dzieje w Twoim życiu. Ważne jest, żebyś był odpowiedzialny, żebyś nie zwalał nikogo e, na nikogo winy. Przestajesz obwiniać rzeczy i sytuacje na zewnątrz, tak? E, jako te, tych ludzi, którzy coś sprawiają. Którzy coś robią, że Ty się tak czujesz, że tak masz. Przestajesz w ten sposób funkcjonować. Warto, warto, warto zwrócić uwagę, że kiedy pokazujesz na kogoś palcem na zewnątrz, tym jednym palcem, to te trzy są skierowane na ciebie. To jest taka wskazówka, taki, taki ukryty przekaz od naszego stwórcy, że nie szukać. Należy winy swojej sytuacji, swojego czucia, swojego zdrowia, swojej sytuacji materialnej, to jakiego masz partnera, lub też nie masz. Nie należy upatrywać w żadnych zewnętrznych, zewnętrznych wydarzeniach, sytuacjach, czy też osobach, które coś robią. Bierzesz kompletną, pełną odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w Twoim życiu. Znam to z doświadczenia, dlatego że większość życia też byłem ofiarą w swoim życiu i obwiniałem i szukałem winy na zewnątrz i nie chciałem spoglądać w siebie. Nie chciałem wejrzeć w siebie i poszukać tego wszystkiego, co tam jest. W każdym z nas jest jakaś informacja zwrotna. Kolejnym y, ważnym elementem, tutaj, który trzeba wziąć pod uwagę, jest to, że. Każdy z nas w swoim świecie jest sam. Teraz co mam na myśli? Każdy z nas tworzy jedną wielką Ziemię ze wszystkimi osobami, całą naturą, budynkami, miastami, państwami, jako, jako niezależny, indywidualną Ziemię. I w tym sensie, każdy na zewnątrz wszystko jest pewnym hologramem. To nasze, nasza rzeczywistość ma. Właściwości holograficzne. Tutaj też jest ważne, przy tym, żeby zwrócić na to uwagę, że to znaczy, że cały świat jest Twoim lustrem, ponieważ jesteś sam w nim, nie ma nikogo innego, stykamy się tylko na powierzchni. tak, Oczywiście mijamy się codziennie na ulicy, czy też w korytarzu w swojej na swojej klatce schodowej z sąsiadami, ale każdy z nas tworzy indywidualną rzeczywistość, indywidualny świat który na zewnątrz manifestuje się tym wszystkim, co masz w środku. Teraz ważne jest, żeby sobie to wszystko uzmysłowić. Jeżeli nie masz pojęcia, jeżeli nie masz takiej intencji, żeby zrozumieć siebie, jeżeli zrozumiesz siebie, zrozumiesz też świat, jeżeli nie masz takiej intencji, żeby zrozumieć, dlaczego tak się czujesz, dlaczego tak masz w życiu, dlaczego jesteś w takim, a nie innym miejscu, dlaczego ktoś obok. Wydaje się mieć życie dużo lepsze, ale oczywiście też są osoby, które, które mają to życie zupełnie gorsze od Ciebie. Nie? Dlaczego tak jest? Jeżeli nie masz takiej intencji, to będziesz jak, ta, jak, ta, jak ten stateczek z żaglem, którego wiatr raz w tą, raz w tą zawieje i to raz w tą popłyniesz, raz w tamtą. A jakby, kiedy wychodzisz z pozycji ofiary, kiedy bierzesz odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje, zaczynasz uczyć się płynąć tą żaglówką zaczynasz żaglować tą żaglówką i i przystajesz jakby przyjmujesz kontrolę nad swoim życiem i to jest oczywiście jakiś proces nie zadzieje się to od razu z dnia na dzień tak, jakby, jeżeli masz intencję i tutaj ta intencja musi być wgrana w Twój, twój byt, że chcesz zrozumieć siebie. Jak zrozumiesz siebie, jak już powiedziałem, zrozumiesz też świat. Dlatego, że to Ty tworzysz ten świat. To jest, to jest w zasadzie, prościej się tego nie da powiedzieć. I kiedy przejmujesz tą odpowiedzialność, wychodzisz z pozycji ofiary za wszystko, co się dzieje, nawet za to, za to trudne. Jeżeli ktoś Cię okrada, szef na Ciebie szy, krzyczy w pracy, nie wiem, jedziesz na wakacje, nagle się okazuje, że apartament, który zalało, jest niedostępny i dostaniesz kompletnie gorszy, i w ogóle masz tydzień wakacji, w ogóle skopany. To wszystko dzieje się z jakiegoś konkretnego powodu i bierzesz za to wszystko odpowiedzialność. Przestajesz obwiniać ludzi na zewnątrz, tylko to, jest, to wszystko, co się dzieje na zewnątrz, jest Twoim odbiciem lustrzanym. Świat jest. Ma właściwości, także takiego lustra. Jest holograficzny i, jest, i ma właściwości lustra, więc ta każda sytuacja jest pewnym odwzorowaniem tego, co czujesz w środku. Dwa przykłady, tak jak już powiedziałem, może rozwinę ten przykład z zalaniem apartamentu. Kłócisz się w pracy ze swoją szefową, która no jest, jest kobietą, jest twoją przełożoną szefową. Coś nie idzie, projekt, no, w którym razem pracujecie, który ona nadzoruje, po prostu nie idzie tak, jakbyś chciał, są jakieś trudności, jest dużo stresu. Dodatkowo jeszcze pokłóciłeś się ze swoją mamą o, o coś, co zaproponowała twojej siostrze, a nie zaproponowała tobie. No i ja na te wakacje, dowiadujesz się, że ten apartament, który sobie wynająłeś, został niestety zalany przez wodę. No, przypadkowa rzecz, rura pękła, tak? Nic bardziej milnego. Woda jest symbolem matki, kobiety, tak? Jeżeli masz w... Wszechświat zawsze podpowiada ci i daje ci po prostu wskazówki, co trzeba, co, czemu się trzeba przyjrzeć i co trzeba uzdrowić, tak? Jeżeli relacja z Twoją szefową i, i relacja z Twoją mamą aktualnie nie jest w najlepszym stanie, to wszechświat właśnie może w taki sposób ci pokazać i zwrócić uwagę, że tutaj z, z tymi energiami tych kobiet, że trzeba sobie w jakiś sposób poradzić. Inna sytuacja Człowiek, mężczyzna prowadzi firmę. Nagle się okazuje, że jeden z dużych kontrahentów zrywa umowę, dlatego że sam ma problemy finansowe, i pojawia się trudność, dlatego że był jednym z największych klientów, który dostarczał ponad 70 czy 80% całego dochodu firmy. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że sam sobie jest winien, bo nikt tak nie robi. To nie ma znaczenia gorączkowo szuka nowych, nowych zleceń, nowych kontrahentów, tak żeby móc zapełnić jak możliwie jak najszybciej, ale to oczywiście jest jakiś proces, czuje się zblokowany, nic nie idzie i nagle zaczyna coś pisać na klawiaturze, naciska kilka klawiszy Ctrl Alt Delete, chce wyłączyć komputer, okazuje się, że te przyciski nie działają. Jeżeli się czujesz zblokowany w swoim życiu, to rzeczy, które odpowiadają na Twoją energię, rzecz materia nieożywiona mogłoby się wydała, ale wszystko jest energią. Tak, to jest kolejny ważny element, że cała nasza rzeczywistość jest, ma także konkretną wibrację i energię. Więc oprócz tego, że jest lustrem, że jest holograficzna, to jeszcze ma konkretną energię i wibrację. I ta ma, na, natura nieożywiona, ono, ona jakby odpowiada na tą Twoją wibrację, cokolwiek by nie było. Yy, zdarzają się sytuacje, o których pewnie często słyszymy w telewizji: groźna rasa Amstaffy, American Staffordshire Terrier czy Pitbullę pogryzły kogoś. no Wystarczy tylko spojrzeć, w jakim stanie emocjonalnym, mentalnym jest właściciel. Pies jest. Przedłużeniem, że tak powiem, ręki swojego właściciela. Jeżeli właściciel jest spokojny, sam byłem kiedyś właścicielem Amstafów. Miałem w pewnym momencie nawet cztery w domu w małej kamienicy na śródmieściu we Wrocławiu. I to były najbardziej potulne, najbardziej kochane zwierzęta. Może dlatego, że ja i moja ówczesna partnerka byliśmy w miarę na tamten moment, to ponad 10 czy 12 lat temu byliśmy. Z w miarę zrównoważonymi ludźmi i tak nie było w nas energii złości, agresji więc jeżeli właściciel taki jest to ten pies, ten biedny, niczemu Bogu ducha winny <grym> Pitbull czy Amstaff także będzie przejawiał jakąś agresję czy to do innych ludzi, czy też do innych zwierząt najczęściej Amstaffy i Pitbulle tą agresję kierują na inne zwierzęta Świat zewnętrzny po prostu jest pewnym odwzorowaniem tego wszystkiego, co masz w sobie. Więc, tak jak już powiedziałem, jest ważne, żeby zrozumieć siebie, tak? Jeżeli... A potem kolejny element to jest to, żeby wziąć za to odpowiedzialność, za wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, za wszystko, co masz w tym momencie. Jeżeli teraz twój umysł zgodzi się i przyjmie to, że to wszystko, co masz, że to w jakimś, w jakimś momencie. W którymś momencie, którego nie pamiętasz i z którego sobie nie zdajesz kompletnie sprawy, to wszystko, co masz, tak, ta sytuacja trudna, jeżeli doświadczyłeś stłuczki, tak, yy, yy, jadąc z pracy czy do pracy, to to zostało w jakiś sposób ciebie, przez ciebie energetycznie, wibracyjnie sprowokowane. Jest coś takiego w tobie, co przez tą sytuację wszechświat próbuje ci dać zrozumienie, że coś jest takiego w tobie, co wymaga uwagi, ukochania. Uzdrowienia, uwolnienia, jeżeli to jest jakaś konkretna emocja. No i kolejnym ważnym elementem, o którym często wspominam, jest akceptacja, akceptacja tego wszystkiego. Jeżeli uda ci się zrobić to tak naprawdę tak, tak całym sobą, nie tak tylko w umyśle, ale całym sobą. Także przede wszystkim w sercu, tak, bo to serce tutaj jest tym kluczowym elementem w tym procesie, czy też akceptacji i przyjmowania odpowiedzialności. Jeżeli weźmiesz z całą świadomością yy, i, i odpowiedzialnością to wszystko, co się dzieje, co się wydarza, cokolwiek by się nie wydarzało, dostajesz jakiś trudny telefon z banku, nagle się okazuje, że są jakieś zaległości, o których nie miałeś w ogóle pojęcia. Jeżeli to i nie wiem, jesteś tak wściekły, że wywalasz tą swoją złość, która się pojawiła w tym momencie na tą osobę, która do Ciebie dzwoni, która tylko Ci przekazuje informację, która jest tylko tak naprawdę no, tym, tym nośnikiem informacji. To, to złe słowo jest, jest tym, który dostarcza tej informacji. Tak naprawdę nie jest winny tego, ale jeżeli ty, tobie się podnoszą emocje i szukasz jakiegoś ujścia tych emocji, to jest taki oczywiście bardzo kompulsywny i najczę najczęściej spotykany sposób, żeby po prostu gdzieś się zacząć drzeć i krzyczeć. Kiedy podnoszą się emocje w jakiejś konkretnej sytuacji, to jest też sygnał, że jesteś sprawdzany, że coś, na coś ci wszechświat poprzez te trudne emocje próbuje zwrócić uwagę. Coś w tobie. Nie tam na zewnątrz, nie, że ta osoba jest taka, zrobiła mi to, ale on mi to powiedział, a tamten pożyczył ode mnie pieniądze i mi nigdy nie oddał. To znaczy, że karma działa w taki sposób, nie jest zbyt skomplikowana, że zawsze ten potencjał ma być wyrównany. Więc jeżeli coś blokujesz, na coś nie chcesz popatrzeć, coś wyparłeś w swoje ciało wiele, wiele lat temu, doświadczyłeś czegoś trudnego, może poprzez jakby doświadczenia twojej rodziny, twojej babci, twoich rodziców, dowiedziałeś się o czymś, kiedy byłeś jeszcze bardzo młody i przyjąłeś to jako własną sytuację i przekonanie, bo tak jest mniej więcej do 7-8 roku życia, że mózg po prostu bezkrytycznie przyjmuje wszystko z otoczenia i przyjmuje jaką prawdę objawioną i, 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 i jako, jako to doświadczenie własne, tak? bo to też trzeba rozpoznać, co jest moje, a co nie jest moje. Więc yy, na to ci próbuje wszechświat zwrócić uwagę na coś konkretnego i trzeba się temu po prostu przyjrzeć. Trzeba, tak jak już powiedziałem, mieć tą intencję, żeby chcieć to rozumieć, dlaczego się tak czuję, Bo oczywiście te emocje to już inna sprawa, już, że nie chcemy czuć tych trudnych emocji i je często wypieramy. One są tylko dla nas jakąś informacją i musimy się też nauczyć je przepuszczać przez siebie, żeby być w tym przepływie. Tak, żeby sobie płynąć swobodnie, żeby się niczego nie chwytać. Żeby też przestać być tam ofiarą i żeby być świadomym, że coś, jeżeli do mnie przychodzi, tak, cokolwiek by to nie było, to jestem za to odpowiedzialny. Kiedyś po prostu zrobiłem coś takiego w totalnej nieświadomości, że o tym nie pamiętam, i teraz to do mnie wraca. To może wrócić od razu, czasami. Możesz sobie wyobrazić sytuację, że idziesz ulicą, spotykasz mężczyznę. Jeżeli jesteś mężczyzną, zahaczasz go barkiem, ma akurat gorszy dzień, odzywa się do ciebie w nieładny sposób, ty też masz gorszy dzień. Od słowa do słowa wyciągasz pięści, jeden strzał, i dostajesz od razu karmicznie ten. Od świata informację zwrotną także są takie sytuacje, ale czasami te sytuacje wracają do nas po wielu, wielu, wielu latach i nie pamiętamy tego i nie potrafimy powiązać. Nie, oczywiście mózg to wszystko pamięta i on dobrze wie, jest taką machiną. On potrafi też bardzo zręcznie wypierać wiele rzeczy, tak żebyśmy nie mieli do tego dostępu, dlatego że broni nas, bo jest tak skonstruowany, szczególnie podświadomość i ten mózg ciała z biologicznego punktu widzenia ma utrzymać nas przy życiu, więc. Pewne doświadczenia, które, suma tych doświadczeń, które doprowadziły do tego momentu i sprawiły, że żyjesz, nieważne co się wydarzyło, jak to możemy z punktu świadomego ocenić, to jest dla tego mózgu ciała, dla pnia mózgu, to jest dobra rzecz i można ją powtórzyć i można ją sprowokować ponownie w jakimś tam oczywiście sensownym odstępie czasu, który jest bardzo konkretnie też opisany. Między innymi w psychobiologii. Kiedy, kiedy blokujesz przepływ życia, kiedy wypierasz sytuacje i emocje, upychasz się w swoim ciele, tak? wtedy zaczynamy chorować. I to nie chorujemy też od razu, tak? Wszystko zależy, jak intensywna jest dana emocja, dana sytuacja, jak długo ją przeżywamy. Dla mózgu nie ma znaczenia, że sytuacja zdarzyła się raz, jeżeli w pamięci odgrywasz ją ciągle i ciągle na nowo, każdego dnia rozpamiętując i przywołując te wszystkie emocje, jakby kąpiąc się w tych emocjach, które, które zapoczątkowane były w tej konkretnej emocji, to ciągle jakbyś przeżywał ciągle ten sam moment, ten sam dzień. Tą samą sytuację, więc choroba, która ci się przytrafia wtedy, w najprostszym ujęciu, jest po prostu niezgodą i brakiem akceptacji na to, co jest, tak? na to, co się wydarzyło, co się wydarza. I nasze choroby to w 90% są blokady emocjonalne niezgoda na te pewne historie. W 90%, tak? I wydarzenia z naszego życia, bo, bo mamy jakieś historie, tak? Ktoś pochodzi z jakiejś biednej rodziny i jest mu ciężko, bo ma bardzo duży, silny program biedy. Ja tak miałem, tak? I większość życia nie dość że lęk, To jeszcze byłem wściekły, tak? Świadomość moja, że jestem. Inteligentny, ogarnięty, mam też jakąś smykałkę przedsiębiorczą. Nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego idzie mi tak ciężko, tak po grudzie. A ktoś, kto na, mu, na, na moją ocenę, mojego umysłu, nie jest może aż tak inteligentny jak ja, co oczywiście nie ma najmniejszego znaczenia, ale wiele, wiele lat temu tak sobie to tłumaczyłem i byłem wściekły, czego jakiś. Palant po prostu bez, ze szkołą podstawową zarabia takie duże pieniądze, a ja się ciągle męczę. No wszystko ma ogro, oczywiście ogromny sens. Bardzo silny program biedy. Moja mama, które całe życie powtarzała i ja się tak nauczyłem i wgrałem sobie to w swój mózg, że ona nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy i nie ma pieniędzy. Jeżeli sobie będziesz to powtarzać, to oczywiście te przekonania stają się twoją rzeczywistością. Ale kiedy bierzesz odpowiedzialność za to, no tak, to jest wszystko skonstruowane. Oczywiście przychodzimy tutaj w jakimś celu na, na ten świat, i, i niektórzy z nas odkrywają ten cel i, i jakby akceptują to wszystko, co się wydarzyło i całą swoją historię doświadczenia w swoim życiu. Niektórzy mają z tym ogromny problem i nie chcą tego wiedzieć, żyją w swoich banieczkach, tak. Praca, dom. I to też jest w porządku. Każdy z nas, z nas ma wolną wolę i może decydować, jak chce żyć w tym swoim życiu i co chce w nim robić. Ale mnie to zawsze, e, e, mnie to zawsze towarzyszyło e, i jakby to taka potrzeba, żeby zrozumieć, żeby rozwijać i poszerzać tą swoją świadomość, żeby móc zrozumieć swoje problemy, swoje ułomności. Za które wziąłem odpowiedzialność, za całe swoje życie, za wszystkie decyzje, z pokorą, co jest też trudne, kiedy ma się wybujałe ego, to z pokorą jest trudno, tak. Z pokorą wziąłem odpowiedzialność, Ciebie też do tego zachęcam, żeby wziąć odpowiedzialność za wszystko, co mam w tym życiu, co w tym momencie mam: zdrowotnie, materialnie, relacyjnie, tak, emocjonalnie, jeśli chodzi o, o mój rozwój. Nie ma nikogo, kto jest na zewnątrz winny tego, jak wygląda Twoje życie. Ty jesteś za nie odpowiedzialny. To Ty to podejmujesz decyzję. To Ty możesz nauczyć się żeglować, a nie być jak ten, nie trzymać tego, m, tego masztu i wtedy jak wiatr zawieje z prawej, to po, po, popłyniesz w prawo, jak z lewej, to w lewo i tak dalej, i tak dalej. Więc... E, więc to jest ważne, żeby to wszystko zrozumieć, przypuszczać i uwalniać z siebie. Kiedy, kiedy nauczysz się oswobadzać z tego, e, przestajesz też chorować. Choroby ci nie dotykają, mam może tylko jakieś mniejsze problemy. E, tak, ale przejmujesz kontrolę nad swoim życiem. Przede wszystkim, jak bierzesz odpowiedzialność, jak akceptujesz to wszystko. To jest chyba jedna z najcenniejszych e, doświadczeń i, i rzeczy, która mi towarzyszy teraz cały czas. i... Jest to trudny proces. Nie jest, jest bolesny. Jest przyjemny. Jest, u mnie trwa tyle, ile ma trwać. Każdy ma indywidualną ścieżkę, więc nie potrafię powiedzieć, ile to będzie trwało u Ciebie. Życzę Ci, żeby to trwało dużo krócej niż u mnie. Może też dlatego, że ja się tym dzielę i, i jest tyle sposobów i tyle też miejsc, w których można się dowiedzieć. W taki czy inny sposób, właśnie jak uwalniać, jak, jak, jak budować sobie tą świadomość, jak afirmować, jak, jak programować swój umysł, tak, żeby był Twoim sprzymierzeńcem, żeby ta rzeczywistość wokół ciebie się zaczęła zmieniać, jak programować też rzeczywiście swoje serce, bo umysł to jest jedno, ale my ciągle zapominamy o sercu, które jest cholernie ważne. Mam nadzieję, że skorzystaliście, że skorzystacie, jeżeli znacie kogoś, kto mógłby mógłby tą wiedzę wchłonąć i także mieć z tego korzyść, będę ogromnie wdzięczny, jak prześlecie to dalej. Poproszę o lajka i też o subskrypcję, też pozwolicie to temu kanałowi się dalej rozwijać. Za dziś serdecznie dziękuję i do zobaczenia.